Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, pani Agnieszka Sztor. Witam serdecznie. Dlaczego wykreślono z rejestru 4 kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej? Do Urzędu Miasta, czy do organu, do prezydenta wpłynęła reklamacja jednej z mieszkanek na fakt, że te osoby nie zamieszkują na terenie miasta Lesznej, w związku z tym nie powinny być ujęte w rejestrze wyborców. Mieszkanka wniosła o skreślenie tych osób z rejestru wyborców. Organ jest zobowiązany w terminie 3 dni do rozpatrzenia takiej reklamacji i wydania decyzji w kwestii skreślenia z rejestru wyborców lub odmawiającej uwzględnienia reklamacji. Przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające i po zebraniu materiału w ocenie organu była podstawa do tego, żeby podjąć decyzję o skreśleniu z rejestru wyborców. Jakie mieliście dowody, jakby? Był to wywiad przeprowadzony przez strażników miejskich, była to informacja z Urzędu Skarbowego, jak również informacja z Komunalnego Związku odnośnie ilości osób zgłoszonych. I co? I potwierdziło się, że nie mieszkają? W ocenie organu była to podstawa do tego, żeby wydać taką decyzję. No tak, ale wiemy, że wczoraj, jak nagrywamy tę audycję wczoraj, odbyła się rozprawa w sądzie z wniosku pana Grzegorza Rusieckiego i sąd przyznał rację tutaj panu Rusieckiemu, że jednak zamieszkuje. Tak, taką informację posiadam też z doniesień prasowych, ponieważ na chwilę obecną nie mamy jeszcze orzeczenia, nie wiem jakie jest uzasadnienie. Na tym etapie kończy się postępowanie, ponieważ od postanowienia sądu nie przysługuje już środek prawny. Ale wy musicie co, przywrócić tą osobę? Czy w ogóle ona nie była wykreślona? One nie były skreślone, w związku czekaliście z tym, że te decyzje nie były prawomocne, tak? Ponieważ stronie przysługiwało prawo do złożenia skargi do sądu rejonowego. Strony złożyły taką skargę, więc te decyzje nie były prawomocne i te osoby nie były skreślone z rejestru wyborców. A co z pozostałymi osobami, których jakby sprawy, nie ma w sądzie, czy jeszcze nie było w sądzie? Nie, wszystkie te 4 osoby złożyły skargi. Skargi zostały niezwłocznie przekazane do sądu rejonowego. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie w stosunku do pozostałych 2 osób. Chciałem zapytać też jeszcze w związku z wyborami, jak funkcjonował ePUAP, czy mieliście sygnały, że wiele osób nie udało się głosować z tego powodu, że czegoś tam, jakichś dokumentów nie wysłali przez ePUAP? Było podobnie jak w innych gminach. Składały osoby wnioski o dopisanie do rejestru za pośrednictwem ePUAP-u. Zdarzały się sytuacje, bodajże chyba w stosunku do 10 osób, które nie załączyły wymaganej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wzywaliśmy te osoby zaraz po odebraniu takiego wniosku i stwierdzeniu tego braku do uzupełnienia tej kserokopii. Niestety większość z tych osób po prostu jakby nie uzupełniła, w związku z tym nie mogli głosować. Nie było podstawy do wydania decyzji, tak? A czym się różni jakby to dopisanie do rejestru z tym jednorazową taką zgodą, bo to w zależności od tego, jaki to jest typ wyborów, tak? Tak. Mamy formę dopisania do stałego rejestru wyborców. Jak to już i się to dopisze, wtedy, to tam jest. Tak, wydajemy wtedy decyzję i osoba jest ujęta na stałe. I ten przypadek ma miejsce kiedy? Bo dopisywać do stałego rejestru wyborców można się przez cały rok. I wtedy wydawana jest decyzja, osoba ujęta jest na stałe i tutaj jest warunek tego stałego zamieszkiwania na terenie gminy. W przypadku dopisania do spisu to jest jednorazowe dopisanie. I takiej możliwości nie ma w przypadku wyborów samorządowych, ponieważ tutaj mogą dopisywać się jednorazowo osoby, które powiedzmy przyjadą do kogoś tylko w odwiedziny, czy są gdziekolwiek na wakacjach, tak? Wtedy można się dopisywać do spisu. To procedura jest prostsza, tak? Tak, bo to wtedy tylko składa się wniosek, osoba jest automatycznie ujmowana w spisie, nie trzeba wydawać decyzji.
Według Państwowej Komisji Wyborczej w Lesznie mieszka 60 302 osoby, a uprawnionych do głosowania jest 49 319, zerkam do notatek. Czy te dane potwierdzają się z Waszymi danymi? Tak, to są dane, które zostały podane przez nas w ostatecznym meldunku wyborczym, bo taki meldunek sporządza się przed każdymi wyborami po sporządzeniu spisu wyborców. Z tym, że ta liczba 60 302 osoby obejmuje tylko i wyłącznie mieszkańców stałych, także nie można jej stricte utożsamiać z wszystkimi mieszkańcami miasta Leszna, bo ona nie obejmuje tych osób. Czyli to nie jest jakby całość mieszkańców mieszkająca w Lesznie? Nie obejmuje. Dlatego mamy co, tych tymczasowo zameldowanych? Tu są tylko i wyłącznie mieszkańcy stali. Na stale zameldowani i ci, którzy to są... To ile mamy tych jeszcze, którzy są tymczasowo? W sumie mamy 62 590 osób. Ale to mimo wszystko ta liczba spada, tak? Spada, z tym, że jest też dużo osób, które faktycznie zamieszkują bez zameldowania. I nie można nic z tym zrobić? I obowiązek meldunkowy w Polsce nadal istnieje, tak? Natomiast są różne przyczyny, dla których osoby nie dopełniają tego obowiązku, chociażby kwestia wynajmowania mieszkania i właściciel nie wyraża zgody na zameldowanie. Osoby nie dokonują wówczas tego obowiązku, bo boją się zerwania umowy najmu czy straty mieszkania. Od tego roku, od maja bodajże, obowiązuje rozporządzenie RODO. Tak. I jak to się ma do udostępniania danych z tak zwanego RDO, czyli to jest rejestr dowodów osobistych? Tak. Czy coś się tutaj zmieniło? Nie. Wejście w życie RODO nie zmieniło nic w procedurze udostępniania danych. A w jakim celu się udostępnia te dane z dowodów? Z dowodów przede wszystkim zwracają się o to organy ścigania. Jest to kwestia udostępnienia wizerunku twarzy lub też kwestia wypożyczenia całej teczki dowodowej do badań grafologicznych. Procesowych jakichś, tak? Tak, kwestia badań grafologicznych, porównania czy porównanie wizerunku twarzy lub też o uzyskanie informacji, czy osoba zgłaszała utratę dowodu osobistego. Czy osoba fizyczna może się ubiegać też o dane osoby trzeciej? Jeżeli będzie miała w tym interes prawny. A co za kryje się za tym pojęciem? I to musi wtedy, powiedzmy, przedstawić wezwanie sądu, czy jakieś potwierdzenie, że w sądzie toczy się jakaś sprawa, wezwanie. Czyli znaczy, ktoś ma firmę i kogoś tam ściga też za płatności, tak? Tak. I chce ustalić, nie wiem, adres zamieszkania i tak dalej. To wtedy się zgłaszają osoby z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. Ponieważ w dokumentach, w rejestrze dowodów osobistych nie figuruje ten adres zamieszkania, bo wiadomo, od 1 marca 2015 roku w dowodzie nie zamieszcza się adresu zamieszkania, więc w kwestiach udostępnienia adresu, stanu cywilnego bądź informacji o zgonie instytucje, firmy zwracają się do ewidencji ludności o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. A u Was też można zaciągnąć informację na temat PESEL? Tak. I kto to, o to może się jakby pytać? Mogą instytucje, które potrzebują takiej informacji do wykonywania swoich zadań publicznych. Mogą też osoby czy firmy prywatne, również jeżeli mają interes prawny. To trzeba jakoś uzasadnić, tak? Tak, trzeba załączyć dokumenty lub mogą też, jeżeli ktoś nie ma interesu prawnego, a ma tak zwany interes faktyczny, to wówczas my pytamy tą zainteresowaną osobę, czy wyraża zgodę. Tak, na udostępnienie. A jaki to może być interes faktyczny? Na przykład, czasami osoby zwracają się z zapytaniem, bo organizują zjazd szkolny. I szukają tych osób, tak? Zdarzają się sytuacje, że ktoś poszukuje rodziców biologicznych. Jakichś tam przodków też? Przodków, też takie sytuacje się zdarzają. Zmiana tematu na taki bardziej przyjemny, Leszczyńska Karta Rodziny. Od niedawna rozszerzono przepis też na dzieci niepełnosprawnych. Na czym to dokładnie polega? Tak. Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej do tej pory była wydawana tylko osobom, które posiadały trójkę i więcej dzieci. Natomiast na sesji 26 września wprowadzono zmianę do uchwały i w tej chwili o taką kartę mogą starać się rodziny,
które mają dziecko niepełnosprawne, bez względu na to, ile łącznie jest dzieci w rodzinie. Jakie formalności trzeba spełnić? Trzeba wypełnić wniosek, dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. I dotyczy to umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności. I jakie z tego tytułu można mieć jakby przywileje, handicapy? Z takich miejsc, z tych, które oferuje miasto, to są ulgi na żłobek, są ulgi na basen, na lodowisko, na imprezy organizowane przez miasto, a później jest też oferta prywatnych przedsiębiorców. Taki wykaz my u siebie mamy i mieszkańcom taki wykaz udostępniamy. Chciałem jeszcze zapytać o obowiązek meldunkowy. Pani wspomniała, że nadal nie zniesiono, choć od paru lat już się mówi, że ma być zniesione, ale nie wiadomo, jak to będzie. No to kto podlega temu obowiązkowi meldunkowemu? My wszyscy, którzy... Tak, na chwilę obecną w ogóle ten zapis, który mówił o zniesieniu obowiązku meldunkowego, jest wykreślony z ustawy. On obowiązywał do końca 2017 roku, natomiast z dniem 1 stycznia 2018 ten zapis został całkowicie wykreślony. Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. To kiedy trzeba zgłosić ten meldunek? W jakim momencie? W 30 dni od dnia zamieszkania, tak? Albo meldunek stały, lub meldunek tymczasowy, jeżeli wiemy, że ten nasz pobyt nie ma charakteru stałego. Jak się wyjeżdża za granicę, to tam jest dłuższy okres, tak? Jak ktoś na dłużej wyjeżdża. Tak, jeżeli wiemy, że ten okres będzie bodajże chyba pół roku, to wówczas mamy obowiązek zgłosić. I ten 30-dniowy okres dotyczy obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej, natomiast cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, jeżeli wiedzą, że ten ich pobyt będzie dłuższy niż 14 dni, to mają obowiązek zgłosić zameldowanie przed upływem czwartej doby. Jak w praktyce to wygląda? Bo pewnie różnie. Powiem tak, że jest taka myśl w społeczeństwie, bo bardzo często się z tym spotykamy, że nie ma tego obowiązku meldunkowego. Podejrzewam, że wynika to z faktu, że w dowodach nie ma tego, nie jest zamieszczany adres. I ludzie z tym kojarzą, bo bardzo często osoby sprzeczają się z nami, że nie ma tego obowiązku. Jest obowiązek meldunkowy. A cudzoziemcy zgłaszają ten meldunek, a przed Ukraińcy? W większości przypadków tak. No właśnie, chciałem zapytać, bo dysponujecie takimi danymi, ilu cudzoziemców w tej chwili przebywa czy mieszka w Lesznie? Zameldowanych na chwilę obecną mamy około 600 cudzoziemców. I 54 osoby to są cudzoziemcy zameldowane na stałe, natomiast pozostałe to są cudzoziemcy meldowani na pobyt tymczasowy. No i jest przewaga obywateli Ukrainy. No właśnie, chciałem za to zapytać. Czyli większość to są Ukraińcy? Nie, przewaga obywateli Ukrainy. Którzy przyjeżdżają do pracy. Tak, tak. Są to krótkie meldunki, więc w przypadku obywateli Ukrainy to jest ciągła rotacja. No tak, bo oni tam, nie wiem, dużo jak na 3 miesiące. Jeżeli to jest ruch bezwizowy, to 3 miesiące, natomiast wiele też z tych osób ma wizy i niektórzy meldują się na okres pół roku czy więcej. A liczba tych cudzoziemców wzrasta generalnie? Coraz więcej jest, tak? Tak, jest coraz więcej. No przede wszystkim obywateli Ukrainy. I wiem, że pod tym kątem też została przygotowana jakaś broszura, tak? To jakiś czas temu. Tak. To wasz wydział to pilotował też? Tak, tak. W naszym wydziale została oczywiście przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, z Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Opracowaliśmy taką broszurę informacyjną dla obywateli Ukrainy. Została ona przetłumaczona na język ukraiński. I tam są takie praktyczne informacje, tak, jakie mają obowiązki, ale też jakie mają prawa, chociażby ze względu na to, na świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. A jak wy się z nimi porozumiewacie? Macie kogoś w wydziale, kto zna język ukraiński? Nie, z reguły te osoby przychodzą z tłumaczem. Z reguły jest to obywatel Ukrainy, który mówi po polsku i jakoś się dogadujecie. Tak, tak. Chciałem jeszcze zapytać na koniec, czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o dowody osobiste? Czy ten wzór, który w tej chwili obowiązuje, on znów się zmieni, bo już się przyzwyczailiśmy, że co parę lat następują zmiany. Będą jakieś zmiany? W przyszłym roku z dniem 1 marca 2019 mają wejść, obowiązywać będą, tak? Nowe dowody z warstwą elektroniczną. Wzór będzie inny. W warstwie elektronicznej ma być zamieszczony podpis elektroniczny. Jeżeli sobie obywatel będzie tego żądał, także będzie w obiegu będą
3 wzory dowodu osobistego. To do kiedy będzie trzeba znów wymienić te dowody, na razie, które mamy teraz? Z tego, co zamieszczony jest projekt zarówno rozporządzenia, jak i ustawy, nie będzie obowiązku wymiany tych dowodów, tylko sukcesywnie. Jeżeli tak, ktoś, się nam skończy okres ważności. Okres ważności lub jeżeli ktoś będzie chciał, tak? Rozumiem. To taka możliwość też będzie. Będzie to bezpłatne? Bezpłatne na chwilę obecną. Mm. Nie mamy informacji. No jedynie za zdjęcie trzeba będzie zapłacić, tak? Tak? Tak. To jest jedyny koszt. Tak. Rozumiem. Ale on wizualnie nie będzie się wielce różnił? Mocno nie będzie jakiejś takiej mocnej zmiany. Zmianie ulegnie jakby rozkład danych, tak? Mhm. Na pierwszej stronie, z tego co kojarzę, będzie tylko imię i nazwisko i obywatelstwo, natomiast pozostałe dane będą na drugiej stronie. Ale zdjęcia nadal będą publikowane, tak? Tak? A jest gwarancja, że lepiej będziemy na nich wyglądać? Format zdjęcia i układ zdjęcia nie ma ulec zmianie, mm-hmm. więc ma być to zdjęcia alfas, tak jak jest do tej pory. Rozumiem. Dziękuję. I tym akcentem kończymy rozmowę z panią Agnieszką. Bardzo. Naszym gościem była pani Agnieszka Sztol, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna. Dziękuję. Do widzenia państwu.